Cześć, witajcie na kanale Hurton TV. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać podstawową konfigurację tripoda, do którego jest podłączona kontrola dostępu. Zapraszam. Zanim przejdziemy do konfiguracji, należy posiadać dwa oprogramowania. Oprogramowanie SADP oraz oprogramowanie IFMS 4200. Bardzo ważną tematyką jest, aby posiadać najnowsze oprogramowanie, które mieści się na naszym serwerze. Link do odpowiedniego oprogramowania wskażemy Wam pod filmem. Jeżeli chodzi o konfigurację tripoda, tak naprawdę mamy dwie możliwości podłączenia konta i dostępu do całej centrali sterującej. Możemy to zrobić po RS-ie 485, ewentualnie po WiGadzie. Ja mam sprzęt spięty po WiGadzie i zaczynamy konfigurację urządzenia. Do konfiguracji urządzenia odpalamy sobie program IFMS 4200. Wchodzimy sobie w zakładkę kontrola dostępu, użytkownik, klikamy dodaj. No i zaczynamy tworzyć sobie osobę, do której będziemy dopisywać karty. W tym momencie wpisuję do nazwy użytkownika swoje imię i nazwisko. Możemy każdego pracownika opisać swoim imieniem i nazwiskiem. No i klikamy sobie dodaj kartę. Wchodzimy w ustawienia, przechodzimy do szczytywania pastylki, wybieramy czytnik kart i urządzenie, które będziemy konfigurować. Klikamy odczyt, przykładamy pastylkę do terminala, ewentualnie do czytnika. Jak widzimy, karta została dodana. Dodajemy drugą pastylkę, klikamy ustawienia, wybieramy terminal kontroli dostępu, potwierdzamy i przykładamy pastylkę, czekamy aż karta się pojawi, klikamy dodaj. Jak widzimy, mamy dwie pastylki dodane. Przechodzimy na sam dół. Jeszcze sobie tylko jedną informację sprawdzę w kontroli dostępu, informację o rezydencie. Wszystko mi się zgadza. Klikamy dodaj. Wracamy do głównego menu. Klikamy kontrola dostępu. Klikamy w autoryzację i grupę dostępu. I tworzymy swoją nazwę grupy dostępu. U mnie będzie ona się nazywała Hurton TV. Wybieramy organizację, czyli użytkowników oraz wybieramy kontrolę dostępu i tripoda, do którego będziemy zapisywać karty, ewentualnie pastylki. Klikamy zastosuj do wszystkich urządzeń, potwierdzamy. Jeżeli chodzi o operację zapisu danych, niestety jest ona wydłużona, jest zależna od metadanych, od ilości metadanych, które będą wprowadzone do urządzenia. Więc kompilacja tych danych może potrwać od minuty do nawet 10 minut, w zależności od danych, które przesyłamy do obu urządzeń. Jak widzicie, wszystkie dane zostały przesłane prawidłowo, więc konfigurację mamy zakończoną. Słuchajcie, jeżeli chodzi o dodanie odcisku palca, czy też czytywania twarzy, musimy przejść bezpośrednio do terminala. Przetrzymujemy ekran kciukiem, przesuwamy go w prawo, następnie wpisujemy hasło, aby dostać się do ustawień czytnika. Potwierdzamy hasło, wchodzimy w użytkownika, następnie wchodzimy w swoje imię i nazwisko po tworzeniu danych, klikamy plusik i przystępujemy do szczytania kciuka. Trzy razy go przykładamy do terminala, mamy odcisk palca dodany. Przechodzimy do szczytania twarzy, ustawiamy się twarzą do czytnika, klikamy zdjęcie aparatu, wykonujemy zdjęcie w tym momencie, akceptujemy to zdjęcie. Jak widzimy, twarz została poprawnie rozpoznana. Przykładamy palca do terminala. Jak widzimy, odcisk palca został prawidłowo rozpoznany. Także mamy poprawnie skonfigurowane urządzenie. Czy wiecie, że pierwsze znane alarmy pochodzą z czasów starożytnych? W starożytnym Egipcie używano alarmów w postaci naczynia wypełnionego wodą. Naczynie wyposażone było w przewód, który ją odprowadzał. Woda wypływając wydawała głośny dźwięk, który ostrzegał o niebezpieczeństwie. W średniowieczu natomiast funkcję alarmu spełniały wieże strażnicze wyposażone w specjalne dzwony, które służyły jako alarmy przeciwpożarowe. W przypadku wykrycia pożaru dzwoniły, aby ostrzec mieszkańców o zagrożeniu. Pierwszy zelektryfikowany system alarmowy został wynaleziony przez Thomasa Edisona w roku 1874. Składał się z elektrycznego dzwonu, który był uruchamiany przez przepływ prądu elektrycznego. Na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że przyszłe konfiguracje przejdą bez większych problemów. W przypadku, gdybyście mieli jakieś pytania lub problemy z konfiguracją, zapraszam Was do kontaktu z naszym wsparciem technicznym. Zapraszam do komentowania filmów, subskrypcji kanału i do zobaczenia w kolejnych materiałach.